Widzicie ten gest? Albo będzie grubo, albo będzie perelium, ale ja się cieszę. Juicy Orange też jest kaput, tak? Cieplutko, ciepło. No właśnie, Stefan, taktykę zmienimy. Taktykę. 17. To co, na jakieś 3 godzinki można by, nie? Może to nie będzie tak piekło. A jedziemy na łąkę. O Jezus. Plan najlepszy twój, rozłożyć się. Nie, ja już dosyć leżałem. Ups, ups, up. A coś tu się stanęło. A, to tylko jakieś holowanie. Ach, kurde, nie ma jak ręczna skrzynia, nie ma jak biała strzała Renault Clio. Ile stopni pokazuje? 15, jest okej. Ale tej wycinki, tego drzewa, wszędzie pełno, pełno. Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Witam wszystkich stałych widzów, nowych widzów. Witam bardzo serdecznie, bo dużo też dołączyło. Także zapraszam do włączenia subskrypcji, dzwoneczka, jakbyście jeszcze tego nie zrobili, bo to wiecie. Dla twórcy to jest ważne, dla was to nic nie kosztuje. Jedziemy na wykopki. Jest godzina 17:15. Pospałem troszkę po pełni, po obiadku. Mówię, ja jadę sobie pokopać. Ole, tu są dziury. Po wczorajszym dniu ojca chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie bardzo, bardzo miłe komentarze i życzenia. Życzenia zdrówka dla mojego taty. Naprawdę zrobiliście mega robotę. Tata czytał, bardzo się cieszył. To jest niewiele, to jest niewiele, a wiecie, że przy takiej chorobie osoba, która to czyta i widzi, takie wsparcie z waszej strony, zdrówka, zdrówka, to jest coś fajnego. Także dziękuję wam z całego serduszka. Ja za chwilę jestem na miejscu. Idziemy kopać fenole. No to przeszedłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 kroków. 10 kroków przeszedłem i mamy pierwszą monetkę. Pierwszą monetkę i mamy cesarstwo. Czy to ja? Chyba nie. Nie mam aż takiej siły, kurde, marvelowskiej, żeby tą monetę tak łopatą wygiąć. Ale jest. Jeden fenolek cesarstwo i jest petarda. 1875. Super. Jedziemy na żywo, bo to będzie moneta. Jedziemy na żywo, bo to będzie moneta. Bank 100%. Gdzie? Co ja robię? Tu? No, jest. Jest moniak na żywo. I wiecie co jest? Patrzcie. Na żywo strzał, drugi strzał. Jaki piękny. Jeden grosik międzywojny. Ja pitole. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Normalnie to kocham. Który to jest rok? Nie widzę, ale jaki piękny grosz międzywojny. Tak to można zaczynać, nie? Jak nie kochać tego hobby? Jak nie kochać tego miejsca, kochani? 3 minuty. 3 minuty i jest kolejna. 3 minutki i jest kolejna. I tym razem wychodzi nam... A, to jest cesarstwo. Ale takie wyślizgane. Ale jest dyszka. Dyszka, cesarstwo niemieckie. No i petardziunia. Coś tutaj lata nad moim niebem. Kazimierz. Ale fajnie. Minęło czasu mało wiele. Jak to mówili w bajkach. Orła cień, minęło czasu mało wiele. A ten rant, który tu widziałem,
będzie oznaczał kaszubską boratyneczkę. Proszę bardzo. Jedynka fenolowa, jedynka Adolfinio, kaszubska boratynka. Cztery monetki, kurde, w przeciągu, nie wiem, 6 minut. Jest revelation. Wychodzi coś dużego. Wyszło coś dużego. Czy to będzie moneta? Nie. Dobra. Jest jeszcze niewyzbierany stąd dupka od baterii. No takie rzeczy też się zdarzają, wiadomix. Ale ja generalnie tu to czyszczę, zbieram wszystko, najmniejszą blaszeczkę zbieram, żeby móc przyjechać i żeby móc potem wchodzić i widzicie. 6 minut, 4 monetki. Ja, Witol, forma relaksu. I tak to zawsze będę traktował. No patrzcie, cyku pyku, a nie kaszubski Napoleonek. Jak to mówi Ludwik z kanału Wykop Vlog, czymżeś jesteś? Czymżeś jesteś, piękna monetko? O, ja jestem tylko kaszubską boratynką. Ale w jakim pięknym stanie? 40 czy 43? Jedyneczka Adolfowa. Także mamy już dwie kaszubskie boratyneczki. Czymżeś jesteś? Czymżeś jesteś? To czymżeś jesteś, monetko? A jestem pewnie cesarstwem. No oczywiście. Jestem cesarstwem. Jestem kolejną dyszką z cesarstwa niemieckiego. Patrzcie, te stany to jest normalnie revelation, nie? 1909 rok. Wszystko można, totalnie wszystko przeczytać, wyciągając je z tego oto piaseczku. A że piaseczek jest jak piasek na Saharze, to jest revelation. Także kolejny fenolek, czyli hasło bez fenola nie wracam, już jest zrobione. No, a jakbyście chcieli mieć takie koszulki bez fenola nie wracam, czy też oczywiście nabyć oficjalne gadżety czarnych kciuków, koszulki, kubeczki, bluzy, zapraszam Was serdecznie do sklepu dla poszukiwacza.pl. Tam dostępny cały asortyment czarnokciukowy. Oficjalne gadżety czarnych kciuków dostępne na stronie dla poszukiwacza.pl. Zapraszam wszystkich serdecznie. Czymżeś jesteś? Ludwik, twoje zaklęcia. Czymżeś jesteś? Kurde, czymżeś jesteś? Czymżeś jesteś? Jesteś jedynką. Jesteś grosikiem międzywojennym. Drugi grosz z polskiego międzywojnia. Druga RP. Ale petarda, ten takich jakiś trochę purchelków dostał. Nie wiem od czego, ale to też ma swój urok. Pięknie. Najpiękniejsze monety świata. Czekam tylko jeszcze na Gdański. Mam nadzieję, że trafię tu dzisiaj Gdańska. Teraz sygnał duch. Kurde, taki sygnał. Naprawdę, ja już też już o tym dawno opowiadałem i ludzie pytania zadają, co to jest sygnał duch. Jest to sygnał, ja go tak nazywam, sygnał ledwo słyszalny. Gdzieś tam przemknął i to jest właśnie zaleta chodzenia na dobrych słuchaweczkach. Gdzieś przemknął, gdzieś go usłyszeliście, gdzieś coś takiego mignęło, ale nie do końca coś. I sprawdzacie i cały czas on się tak jakby pojawia. I to jest sygnał duch, którego ja zawsze lubię wykopać, bo wykopany okazuje się fajnym sygnałem. I teraz też coś takiego mam. Głębokość nie za duża, ale moneta malutka. I co? Jak jest moneta malutka, to wiadomo, że Adi ma hat-tricka. I ja już dzisiaj mam hat-tricka, kochani. Patrzcie, trzecia jedyneczka międzywojnie. Trzeci grosik z międzywojnia polskiego. Stan znowu Ideolo. Rocznik. Wow. 31. O, no to w ogóle fajnie. Kochani, kopiemy wszystko. Słuchawki, podstawa. A tym razem coś innego. Myślałem, że to jest kawał jakiejś blaszki. A patrzcie, co to jest. Kawałek jakiejś spineczki. I to mogła być całkiem bardzo ładna jakaś wpinka do włosów. Jakiś kwiatuszek. Mogło to być wcześniej wypełnione jakimiś tam diamencikami przysłowiowymi.
wiem, że jak to wyczyszczę, to nawet się to otworzy, nie? O, patrzcie. Nie będę dalej tego ruszał. Po prostu sobie to wyszczotkuję i będzie ładna wpineczka. Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam. I co my tu mamy? Zielonego. Pięknie. Pięknie. To już nie jest hat-trick. No, znaczy jedynkowy hat-trick, ale teraz mamy four-trick. Może hat-trick dwójkowy. Pięknie. No kurczę, czwarta moneta z międzywojnia polskiego. 37 rok, ale petarda. Nie no, kochani. Petarda. Petarda nad petardami. Ja to sobotni wieczór mam zbananowany na maksa. Rękawice odrzucone. Kolejny sygnał, duch wykopany. Znajduje się on tu. I to już z takiego przybliżenia, to nawet widzicie, co to jest. Będzie to kaszubska boratynka. Tak jest. Czyli też trzecia. Dwa hat-triki. Hat-triki na jedynki międzywojny. Hat-triki na kaszubskie boratynki. 1940 rok. Jeden fenolek adolfowy. I teraz co? Pojawi się pytanie, nie? Pojawi się pytanie, Adi, kiedy ty pokażesz coś innego niż te fenole? Tylko kopiesz fenole i fenole. Kochani, a co ja mam wam pokazać? Rzymskie rydwany, kurę, topory wikingów, kurę, włócznie przeznaczenia. Ja od zawsze powtarzam, jestem tylko hobbystą. Lubię, chodzę, bo lubię to, sprawia mi to przyjemność, kurę. To jest dla mnie forma relaksu, forma aktywności fizycznej, do której od samego początku istnienia tego kanału was namawiam, żebyście nie siedzieli w domu, nie gniuśnieli na kanapach, po prostu wyszli się przejść, czy w piłkę pograć, czy na rowerze. Ja lubię chodzić z wykrywaczem, lubię sobie pipiripi w głowie posłuchać i to jest fajne, mówię, jestem hobbystą, jestem pasjonatem. Pokazuję fenole, bo fenole kopię. I tyle, no. A jak ktoś czeka na włócznie przeznaczenia, to niech czeka dalej. Tu, a kto wie, zresztą kto wie, stacja. Z daleka, Adrian, spojrzysz i... nie. Piąteczka. Pięć fenolków, ale za to jakie? Ha, kurde, jest gapa w dół. Jest gapa w dół, 38 rocznik. Ale petarda, fajne. No, lubię te monety. Nie, że akurat, że wiecie, że tu jakaś tam jest propaganda, propaganda, all excuse me, że wiatraki. Nie, ale fajne te monety są z tym, z gapą, która ma skrzydła w dół, bo one są w ładnych stanach. I zawsze takie rzadko spotykane u nas. Fajny strzał. Piskał i prosił. Ardyjan. I ja, Antoniówka. Antoni, 10 groszy. Antoni Pietkiewicz, pozdrowionka. Nie wiem, jest godzina 19:37. Nie wiem, czy się pomału nie zbierać, nie zawijać. No bo to nie, jeszcze z 20 minut pochodzę. A w przyszłym tygodniu przyjeżdżam tutaj z wersą, bo dostanę Rutusa Verse na testy od firmy Green Camo. Zapraszam serdecznie do firmy Green Camo na zakupy. Najlepsza firma, jaka może być. Najlepsze doradztwo, najlepsze wykrywacze, najlepszy serwis. No i myślę, że zrobię taką najfajniejszą, chyba najbardziej rzetelną recenzję, bez jakiegoś tam cukrowania komukolwiek. A Rutusy Versa już do sprzedaży są w preorderach, także za tydzień rusza sprzedaż. Ja mam nadzieję, że go fajnie potestuję. Widzicie ten gest? Albo będzie grubo, albo będzie PRL-ium, ale ja się cieszę. Bo to zawsze robi takie wrażenie i co mam mówić, wyszło fajnie i teraz co to jest i oby to było ładne srebro jakieś, ale już widzę, że nie, no nie, niestety,
50 fenolków. 50 fenolków. To i tak fajnie. I tak fajnie, znowu 40 rok. Ale ciśnienie mi się zrobiło. Mówię, srebro to zrobi na koniec w ogóle mega robotę. Ale i tak jest zajebiście. Skoro przy samym aucie wychodzi już denar detektorysty, czyli polmosik, to już naprawdę koniec. I tak jak mówiłem, 20. Słowa dotrzymuję. 2 godzinki pochodzone. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Takie monetki, to zawsze cieszą. No zobaczcie, na 2 godziny, no to wcale nie jest mało. Tym bardziej 4 międzywojnia u nas to robi mega robotę. Na naszych kaszubskich terenach to jest mega zarąbisty wynik. 3 kaszubskie boratyneczki, jakieś tam fenolki. Ładna ta wpinka, wsówka do włosów czy coś takiego. Szkoda, że te kamyków nie ma, a być może i była bez kamyczków. No i co jest najfajniejsze, że chodzisz po polu, które już masz wysprzątane i wychodzi tylko tyle śmieciągów, także nie ma tego za wiele. No i w tak pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych, zawijam się. Banan jest, sobota wieczór, godzina 20. Będę spać z czystą głową, a może i z głową pewną kolejnych, kurczę, marzeń na następne znajdki. Ale to wiecie, jak to jest, nie? Zawijam się na chatę, nie będę jeszcze kończył, poczekajcie jeszcze chwilkę, bo coś wam jeszcze pokażę, jak przyjadę do domu, jaką wczoraj dostałem mega petardę. Jak mówiłem, już jestem na chacie i patrzcie, wczoraj odwiedził mnie Paweł Łapkiewicz. Paweł Łapkiewicz z przeprosinami dla Urszuli, że musiała się tyle napisać i przywiózł mi taki oto fancior. Kurde, kochani. To jest naprawdę ewenement, to jest naprawdę, można powiedzieć, unikat, bo takich buteleczek całych to naprawdę jest ciężko znaleźć. Jest to oryginalny wejherowski machandel, wódka, którą się spożywano na bazie śliwki, coś takiego. Patrzcie, jak ona jest pięknie sygnowana. Nie wiem, czy te napisy dobrze widać. Bejba? Kochanie, co ty tam? Bejba włączasz? Patrzcie, oryginalny napis. Wejherowo. Powiat morski. Taka butelka to jest naprawdę coś pięknego. I mieć ją w swojej kolekcji to naprawdę fajna rzecz. Także Pawełku, dziękować ci wielka za tego fanciora. A ja co? Jestem na chacie, czyli czas na koniec filmu. Zmykam za tymi drzwiami. Wam jak się film podobał, to wiadomo. Włączacie subskrypcję, włączacie dzwonek, zostawiacie taktyczny komentarz i tyle, nie? Nara, do następnego.